Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Analiza projektowa kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Monero. Zapraszam do oglądania. Monero jest to bardzo ciekawy projekt, który przede wszystkim skupia się na tym, aby jego użytkownicy czuli się bezpieczni oraz anonimowi, korzystając z jego tokenów. Jednym zdaniem mówiąc, umożliwia on szybkie oraz w pełni prywatne i anonimowe transakcje oparte o własny protokół blockchain. Portal Coin Paprika. Tutaj widzimy, że projekt jest z nami już ponad 5 lat. Jest to bardzo długi okres czasu. Jeśli chodzi o projekt technologiczny, jest w fazie działającego produktu, także tutaj nie powinniśmy się raczej spodziewać jakichś dużych działań na stronie repozytorium projektu, na stronie GitHuba. Zaraz tam przejdziemy i omówimy to, co się dzieje. W tego typu projektach, które są już w fazie działającego produktu, warto sprawdzać na roadmap tego projektu i weryfikować, czy postępy dokonywane przez programistów na portalu GitHub pokrywają się w miarę z tym, co jest zdefiniowane w roadmapie. Bo wiadomo, że każdy projekt ma tą fazę końcową, ale jest cały czas też w fazie tak zwanej pielęgnacji, czyli cały czas powinien być ulepszany i dostosowany do aktualnie panujących warunków. Zakładka Code Progress. Tutaj prawie 300 osób aktywnie uczestniczących w rozwoju projektu, prawie 4000 gwiazdek na GitHubie. Widzimy, że aktywność programistów, jeśli chodzi o drugą połowę tego roku, już jest dużo mniejsza niż wcześniej, niż nawet początek roku. A zaraz się przyjrzymy dokładnie, co tam się dzieje po stronie GitHuba. Organizacja The Monero Project na GitHubie. Widzimy główne repozytorium tego projektu. Monero napisane w języku C++. Tutaj taka moja mała wskazówka, że w każdym projekcie, który chwali się tym, że jest niezwykle bezpieczny, dba o anonimowość, należy zwracać uwagę na to, w jakim języku jest napisane i czy język, który został wybrany przez twórców tego projektu, jest wystarczająco wydajny, aby sprostać często bardzo skomplikowanym operacjom matematycznym, zapewniającym właśnie anonimowość. Sami możemy to poznać po sobie, że korzystając z internetu w sposób zwykły, jawny, nie musimy w zasadzie nic zrobić, a natomiast w momencie, kiedy chcemy zadbać trochę bardziej o naszą prywatność, musimy się trochę bardziej natrudzić. I tak samo to właśnie jest w algorytmach. Jeśli algorytmy mają dbać o prywatność, mają dbać o bezpieczeństwo, muszą oczywiście w znacznie bardziej skomplikowany sposób funkcjonować, a żeby mogły to robić w określonym, akceptowalnym przez użytkownika czasie, muszą być napisane w dosyć dobrym języku i dostosowane do tego typu operacji. Według mnie tutaj ten wybór jest jak najbardziej uzasadniony i prawidłowy. Widzimy, że w projekcie cały czas coś się dzieje. Tutaj komity trafiają do repozytorium w zasadzie cały czas w ciągu ostatnich dni. Nie było tutaj za bardzo przerwy. Komity wykonywane przez zweryfikowanych kontrybutorów, przez zweryfikowanych programistów, członków tej organizacji. Zakładka Issues. Tutaj 260 otwartych. Ponad 1500 już zamkniętych. Pamiętajmy cały czas, że projekt jest rozwijany już od 5 lat, stąd takie dosyć duże liczby pull requesty. 60 aktualnie otwartych, prawie 4000 zamkniętych, także również ogromna liczba. Część z nich oczywiście nadal wymaga wglądu, aby mogły zostać zmerdżowane do głównego kodu. Także tutaj jeszcze dużo pracy jest, jeśli chodzi o wdrożenie tych pull requestów widzianych obecnie na ekranie. Wiki, jakiś prosty również mamy. Oczywiście ten projekt nie jest nastawiony na tworzenie
aplikacji opartych o tą sieć przez zewnętrznych programistów, dlatego tutaj nie oczekuję i nie oczekujmy również jakiegoś super wsparcia, jakichś bibliotek, opisów, SDK, API i tego typu rzeczy, bo nie to jest celem tego projektu. Security, jak dobrze wiemy, Monero, projekt Monero ma swój program Vulnerabilities dostępny na portalu HackerOne. Potem się jeszcze jemu przyjrzymy. Tutaj by się przydał jakiś link czy tego, że właśnie to jest prowadzone na zewnętrznym serwisie, na serwisie HackerOne. Zakładka Insights, postęp w kodzie. Widzimy nawet, że z ostatniego tygodnia zamknięto 12 issues. Myślę, że to jest bardzo dobra liczba, jeśli chodzi o tydzień pracy. Jedna nowa otwarta. Także cały czas tutaj się coś dzieje i nie możemy mówić o zastoju. Merge'owanie pull requestów też jest bardzo ważne. Dlatego też nie do końca ufajmy temu, co pokazuje ten wykres, gdyż tutaj są tylko pokazane commity. A jak sami widzimy, tutaj mieliśmy zmerge'owanych 55 pull requestów. Te merge nie są ujęte w tym wykresie. Tutaj widzimy, że pull requestów jest nadal dosyć dużo, także to jest dużo pracy potrzebnych. One są cały czas na bieżąco realizowane przez zespół, ale niestety tego typu operacje ten wykres nie pokazuje, dlatego też trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć i jak to interpretować, co się dzieje w danym projekcie. Tutaj niezwykle ciekawą sprawą, jeśli chodzi o Monero, jest również udostępnienie przez organizatorów tego systemu serwisu Travis CI. Jest to serwis znany z zakresu tworzenia oprogramowania, który po prostu automatycznie buduje to, co jest na GitHubie. Czyli tutaj mamy kod źródłowy tego projektu, podpięcie tego kodu pod serwis Travis CI powoduje automatyczne buildy skonfigurowane albo to po zmerge'owaniu pull request, albo po wrzuceniu commita odpowiednio otagowanego. Tutaj w szczegóły techniczne nie chcę się wdawać, ale możemy, daj nam to pogląd, jeśli chodzi o to, czy aktualny kod, który się znajduje na portalu, może być prawidłowo zbudowany. Na tę chwilę widzimy, że akurat nie. Tutaj mamy błędy, jakieś buildy się aktualnie tworzą już od 11 minut. Możemy tutaj dzięki temu śledzić, czy na przykład w momencie, kiedy jakiś kolejny krok w roadmapie jest definiowany, czy buildy, że tak powiem, wykonują się prawidłowo, co prowadzi automatycznie do sukcesu, do prawidłowego osiągnięcia kolejnego kroku określonego w roadmapie. Co tutaj mamy w roadmapie, co można byłoby zweryfikować po stronie GitHuba? Bardzo ciekawa sprawa, broadcast transaction over Tor, czyli użycie sieci do anonimizacji Tor i puszczenie przez nią transakcji. Bardzo ciekawa sprawa, zintegrowanie projektu Kovri, to też jest również temat interesujący ze względu na anonimowość i prywatność, implementacja protokołu I2P, również bardzo fajna sprawa. I jeśli chodzi o projekt Monero, to oczywiście Kovri pochodzi z jednej organizacji, która również jest odpowiedzialna za projekt Monero. Możemy zweryfikować, czy tutaj programiści pracują nad tym, do czego się zobowiązują w taki sposób, iż wykorzystamy sobie wyszukiwarkę issues. Tutaj mamy filter is issue i is open, czyli jeśli jest zgłoszone issue i jest otwarte i na przykład wpiszmy słowo kluczowe Tor, wyszukamy sobie i widzimy, że mamy tutaj szereg issue, które kontekstowo są przypisane do właśnie wsparcia sieci Tor. Równie dobrze możemy sobie sprawdzić Kovri przykładowo. Widzimy, że w tym zakresie również coś się dzieje, są jakieś tam ulepszenia, są jakieś propozycje. Oczywiście
pobieżnie patrząc, prace programistyczne idą zgodnie z tym, co jest założone w roadmapie w tym projekcie. Szybki rzut oka na Stack Overflow. Widzimy tutaj nawet dosyć niedawno, wczoraj, pojawiło się jakieś pytanie odnośnie do tego projektu. Niestety nie jest ich za dużo, jedynie 3. Ale tak jak wcześniej wspominałem, nie jest to projekt kierowany typowo do programistów, którzy chcą tworzyć na bazie tego blockchaina swoje projekty. Cel tego projektu jest zupełnie inny. Niemniej jednak osoby wspierające ten projekt również na portalu Stack Overflow mają możliwość zadawania dodatkowych pytań, co ewidentnie jest plusem dla tego projektu. I na koniec program Monero na usłudze zewnętrznej na portalu HackerOne. Tutaj według mnie dla projektu, który opiera swoje funkcjonowanie o prywatność, o bezpieczeństwo, o anonimizację, taki zewnętrzny vulnerability response process jest niezwykle istotny. Warto tutaj zaglądać, co tutaj się dzieje, jakiego typu błędy są zgłaszane, jak zespół programistów odpowiedzialnych za Monero podchodzi do tematu, jak je rozwiązuje oraz jak traktuje osoby zgłaszające te błędy, gdyż powinien on dbać o swoją społeczność, powinien dbać o ludzi, którzy zgłaszają tego typu błędy, mając na celu oczywiście rozwój tego projektu i jeszcze większe dbanie o bezpieczeństwo i anonimowość podczas korzystania z tokenów Monero. Dziękuję. W tym odcinku to wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę o zadawanie ich w komentarzach. Jeśli chcecie, żebym przeanalizował jakieś projekty, proszę o zgłoszenie również go w komentarzu. Fajnie byłoby, jeśli dacie jakieś zdanie uzasadniające, dlaczego ten projekt chcecie, abym dla Was przeanalizował. Także zapraszam do komentowania. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Cześć.